Tysiące ewakuowanych osób, potworna susza, no i pożary. Niestety Grecja wciąż walczy z niszczycielskim żywiołem. Do Grecji wyruszyła druga grupa strażaków z Polski, także 143. Michał Langner powiedział, że to była niezwykła misja. I o tym, co aktualnie się dzieje i jakie działania są prowadzone na terenie Grecji, porozmawiam z brygadierem Pawłem Klechą z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, który jest dowódcą modułu wielkopolskiego. Witamy bardzo serdecznie, panie brygadierze. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Niestety Grecja wciąż walczy z niszczycielskim żywiołem. W tym czasie wybuchły setki pożarów, tysiące hektarów lasów, terenów rolniczych, domów spłonęło. Jak wygląda aktualnie ta sytuacja i jak możemy ocenić dotychczasowe skutki tego niszczycielskiego żywiołu? Na tą chwilę nie mamy dużych pożarów. Wszystkie te duże pożary zostały opanowane. Natomiast warunki są bardzo trudne, ponieważ cały czas występuje bardzo wysoka temperatura i silne wiatry. Pogorzeliska, które pozostały po tych pożarach, nie są jeszcze zabezpieczone. Nasze działania przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tych pogorzelisk, czyli dogaszaniu pożarów, które gdzieś tam się jeszcze tlą, dogaszaniu tego pogorzeliska i miejsc, w których pojawia się ogień, ponieważ on się cały czas pojawia na tym ogromnym obszarze. Trzeba pamiętać, że działania, które prowadzimy w terenie górskim i tak naprawdę dotarcie do każdego punktu, z którego wydobywa się ogień, zajmuje w niektórych przypadkach nawet parę godzin. Natomiast ważną rzeczą jest zlikwidowanie tych pożarów, tych lokalnych ognisk pożarów, ponieważ z nich może się rozwinąć pod wpływem wiatru kolejny duży pożar. Powiedzmy sobie, jak to wyglądało już na miejscu. Wiemy, że strażacy praktycznie natychmiast rozpoczęli te działania. Pan wspomniał o tym, że warunki pogodowe niestety utrudniają te akcje. Działamy 24 godziny na dobę. Silny wiatr, wysoka temperatura powodują, że sytuacja jest trudna. Wszystko pali się jak kartka papieru. To powiedział młodszy brygadier Daniel Mucha z Państwowej Straży Pożarnej. Panie brygadierze, jak to wszystko wyglądało, kiedy strażacy udali się już na miejsce? Tak jak pani wspomniała, sytuacja potrafi się zmienić z godziny na godzinę. Nasi poprzednicy wydawało się, że mają opanowaną sytuację, że nie ma już żadnych dużych pożarów. Natomiast przygotowywali się do wymiany z nami. Natomiast w ciągu paru godzin praktycznie rozwinął się pożar, który swoim zasięgiem objął powierzchnię 9000 hektarów. Tutaj chciałbym dla zmysłowienia wielkości tego pożaru powiedzieć, że największy pożar, jaki na terenie Polski miał miejsce, miał w Kuźni Raciborskiej, miał 10 tysięcy hektarów, więc tutaj w ciągu praktycznie paru godzin górskich szło do pożaru 9 tysięcy hektarów. Pożary w Grecji to wynik największej od 3 dekad fali upałów. Czy Grecja mogła spodziewać się tak ogromnych zmian klimatycznych? Znaczy, na takie warunki pogodowe żaden kraj nie jest przygotowany. Grecja leży w strefie klimatu śródziemnomorskiego, natomiast władze Grecji też nie były gotowe. Nie były gotowe, żadne państwo nie jest przygotowane do takich upałów, z jakimi ten kraj się zmaga. Można by to porównać do sytuacji, jakiej mieliśmy w ostatnim czasie w Polsce czy w Niemczech, gdzie też były pogodowe. U nas było to związane z intensywnymi opadami deszczu, z silnymi wiatrami. Na terenie Grecji mamy do czynienia właśnie z niespotykanymi na tą skalę dotychczas upałami i właśnie warunkami, które występują, czyli właśnie ten silny wiatr, o którym wspominałem. Panie brygadierze, te działania prowadzone są praktycznie w sposób nieprzerwany, prawda? Są dwie zmiany i strażacy pracują po 12 godzin, czyli łącznie całą dobę. Tak, dokładnie, ze względu na to, że sytuacja może się zmienić praktycznie w każdej chwili. Prowadzimy działania w systemie 24-godzinnym. To tak jak pani wspomniała, strażacy są podzieleni na 12-godzinne zmiany. No, te elementy prac to są elementy, które ćwiczymy
które ćwiczy wielu lat. To nie przypadek, że próbujemy, ponieważ moduły, które są właśnie na granicę kraju, są specjalnie selekcjonowani strażacy, którzy ćwiczą gaszenie pożarów, a ćwiczymy organizację, aby właśnie przez ten tygodnie zapewnić zdolności ochotniczych. Pamiętać, działanie nie przez jedną dobę czy dwie, tylko one mogą trwać 2 tygodnie, a jeżeli będzie taka potrzeba, nasza misja może zostać też przedłużona. No właśnie, na ten moment trudno to rozstrzygnąć. Czy możemy już coś powiedzieć, jak ta sytuacja może się dalej rozwinąć? Czy to tak naprawdę przed nami i trudno jest w sposób jednoznaczny to stwierdzić? Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała sytuacja. Wszystko zależy od warunków pogodowych oraz też od tego, czy uda się zniwelować wszystkie te ogniska pożarów, które powstały po dużym pożarze. Nasze działania właśnie skupiają się na dogaszaniu, aby wspomóc kolegów z Grecji i zapewnić im, że ten rejon jest bezpieczny i tam nie dojdzie do rozpalenia kolejnego pożaru. Ze względu na ogromny obszar mamy do czynienia, cały czas pracujemy, działamy, cały czas też pojawiają lokalne pożary. Widać, że jesteśmy tu nie wsparcie, że doceniają wsparcie, jakie państwo polskie przekazało. Za naszym pośrednictwem cały czas spotykamy się właśnie z takim ciepłym odbiorem. Ludzie wiedzą, że przyjechaliśmy pomagać i są nam bardzo wdzięczni za tą pomoc, którą niesiemy. Panie brygadierze, a jak wygląda współpraca ze stroną grecką? Jeżeli chodzi o współpracę, to na bieżąco współpracujemy z kolegami z Grecji. Generalnie rzecz biorąc, dostaliśmy wyznaczony odcinek bojowy, czyli taki sektor tego pożaru, który się zakończył. Natomiast cały czas na bieżąco są z nami koledzy z Grecji, są oficerowie łącznikowi, wspólnie w ramię działamy. A proszę powiedzieć, z jakimi doświadczeniami powróciła pierwsza grupa 143 strażaków z Grecji. Brygadier Michał Langner powiedział, że to była niezwykła misja, ale jednocześnie niezwykła, i zapewne bardzo trudna i wymagająca. Trudno mi wypowiadać się za kolegów, którzy wrócili z misji, ponieważ właśnie, tak jak wspomniałem, sytuacja była bardzo dynamiczna, by nie powiedzieć, że dramatyczna. Zaplanowana podmiana, która miała nastąpić w sposób spokojny, tak naprawdę została dokonana między tymi dwoma modułami na terenie pożaru, ponieważ właśnie wybuchł bardzo duży pożar i tak naprawdę wymieniliśmy się praktycznie na samochodach w pobliżu pożaru. Natomiast tutaj to, z czym się spotkaliśmy i informacje, jakie wymienialiśmy też przed tą wymianą, czy tą zmianą, którą dokonaliśmy. Tutaj chłopacy przede wszystkim mówili też, to też są nasze odczucia, że to są całkiem inny typ pożarów, aniżeli te, z którymi mamy do czynienia w Polsce, czy też z którymi mieliśmy do czynienia w Szwecji, gdy działaliśmy w czasie pożarów w 2017 roku. Te pożary charakteryzują się bardzo dużą dynamiką, bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się, i w połączeniu jeszcze z trudnymi warunkami terenowymi, górskimi, powiedziałbym, one stanowią dużo większe wyzwanie dla strażaków. A jeżeli chodzi o usprzętowienie, wiemy, że pożary są gaszone z ziemi, z użyciem pojazdów. W co zostali zabezpieczeni polscy strażacy? Jeżeli chodzi o gaszenie z ziemi, tak. Strażacy polscy posiadają środki ochrony indywidualnej, takie, które wykorzystujemy też w czasie zwykłych pożarów na terenie Polski. Mamy też specjalny sprzęt, ponieważ tworząc ten moduł zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy trafić do takiego kraju, gdzie będziemy mieli do czynienia z takimi pożarami i posiadamy po prostu zapasy hydrometek, sprzętu podręcznego, ponieważ wbrew pozorom okazuje się, że na tych trudno dostępnych górskich terenach to są jedynie sprzęty gaśnicze, które możemy wykorzystywać, czyli strażak, który jest wyposażony w hydrometkę gaśniczą, udaje się na zbocze góry, ponieważ na te tereny są tak trudne, że nie jesteśmy w stanie ani wjechać terenowymi samochodami. Większość miejsc nie jesteśmy w stanie dotrzeć także za pomocą kładów, które posiadamy.
i generalnie rzecz biorąc, no wykorzystujemy strażaków, strażacy na własnych nogach muszą docierać do tych miejsc pożaru, tych zarzewi ognia i je likwidować. Ale tak jak pani wspomniała, tak jak pani wspomniała, posiadamy specjalistyczny sprzęt, samochody, kłady, no i ten podręczny sprzęt, który się okazuje wbrew pozorom bardzo skuteczny przy tego typu działaniach. Strażacy są także wspomagani z powietrza, prawda? Tak, tak jak moduł polski jest modułem, który służy do gaszenia pożarów, z ziemi, czyli z użyciem pojazdów. Czyli my przede wszystkim skupiamy się na działaniach związanych z działaniami z ziemi, natomiast na terenie tych pożarów strona grecka ma bardzo dużo śmigłowców, helikopterów, samochodów, samolotów gaśniczych. Też Unia Europejska zapewniła wsparcie, dostarczając właśnie te statki latające, które gaszą i wspomagają nas, nasze działania z powietrza. No, w tych terenach gaszenie pożarów bez użycia sprzętu lotniczego byłoby praktycznie niemożliwe. Panie brygadierze, jak pan ocenia znaczenie i trudność tej misji w Grecji w stosunku do innych misji, dotychczasowych misji zagranicznych? Ta misja jest bardzo specyficzną misją. Tak jak wspomniałem, uczestniczyliśmy też w misji zagranicznej w Szwecji. Tutaj mamy całkiem inne warunki. Ta misja jest dla nas wyzwaniem, ponieważ pożary, z którymi się spotkaliśmy, są całkiem innymi pożarami. Natomiast dzięki temu zdobywamy doświadczenie, zdobywamy dużo, uczymy się też, zmieniamy taktykę, aby wykorzystać tą wiedzę, którą zdobyliśmy i to doświadczenie też w czasie gaszenia pożarów w Polsce. Natomiast oczywiście głównym celem jest pomoc stronie greckiej i wsparcie strażaków, kolegów z Grecji, którzy tutaj zmagają się z tymi niespotykanymi pożarami na tą chwilę. Z żywiołem walczy 143 strażaków z Polski. Jak liczną grupę stanowią strażacy z województwa wielkopolskiego? Z województwa wielkopolskiego przyjechało 64 strażaków. Panie brygadierze, na razie dziękuję za te relacje. Na pewno jeszcze będziemy do tego tematu wracać, bo sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa, jak wyliczyły greckie władze. Z ogniem walczyło 461 strażaków, w tym 143 z Polski, wykorzystujących 166 pojazdów, 10 samolotów gaśniczych i 18 helikopterów. Sytuacja jest nadal dynamiczna. Misja drugiej grupy polskich strażaków ma potrwać około 2 tygodni, ale nie wiadomo tak naprawdę na ten moment, czy tak dokładnie się stanie. Panie brygadierze, bardzo dziękuję za te relacje. Brygadier Paweł Klecha, Państwowa Straż Pożarna w Poznaniu, dowódca modułu wielkopolskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.